Hej, z tej strony Axel, kanał Retroaktywizacja. Witam w kolejnym filmiku. I proszę Państwa, tak jak u mnie w infovlogach, zawsze ogłoszenia parafialne. Dzisiaj będą trzy ogłoszenia parafialne. No pierwsze ogłoszenie, po prostu wyślę paczki niedługo, po świętach teraz, no bo teraz to nagrywam, to teraz jak święta, to wszystkie poczty i tak, nawet jak czynne, to i tak paczki nie kursują, więc to po świętach pójdę, wyślę. Pójdą dwie paczki, jedna z tym Godfatherem, ojcem chrzestnym, do użytkownika Renton, inaczej on się nazywa, Konrad aka Renton, takie ma konto na YouTubie. Nie kojarzę gościa, jeszcze dopiero niedawno o nim usłyszałem. Lepa mi go polecił, powiedział, że ten Renton chciałby tego Godfathera dostać, także ja powiedziałem jemu, dobra, wyślę ci, ale pod warunkiem, że nagrasz gameplay na tym kanale i coś opowiesz o tym, o Ojcu Chrzestnym jako o serii filmów, także no nie wiem, ja tego kanału nie kojarzę, on tam chyba Amigę pokazuje, chyba jakieś Atari czy coś tam, także nie kojarzę, nawet nie miałem czasu jeszcze za bardzo się tym gościem tutaj zainteresować, także jak macie czas, to kliknijcie sobie Konrad aka Renton i sprawdźcie, kto to jest w ogóle, no pewnie warto zasubskrybować, ale sprawdźcie, kto to jest, bo ja na razie nie miałem czasu, także do niego ta gierka zostanie wysłana. Powiedział, że za wysyłkę zwróci, więc spoko, ja i tak w tego Ojca Chrzestnego grać nie będę, także bardzo chętnie to przekażę, ale ja tu ulepy wygrałem, także żeby nie było, że ja cały czas ulepy coś wygrywam i tego, i tego, dostaję odlepy jakieś paczki, przesyłki, gierki, demka i się nie dzielę tym. Ja i tak z tego nie skorzystam, także bardzo chętnie to przekażę. I następna przesyłka tutaj będzie do tego, Elektroskansenu, do Rozkminiatora. Też odlepy, gierki dwie. Medal of Honor Pacific Assault, nie będę w to grał, więc Rozkminiator niech sobie tam pogra. Oblivion, też z tego nie skorzystam. I tutaj jeszcze dorzucę jemu na DVD Terminatora 1 i Terminatora 2. Z lektorem po polsku, czekam na recenzję po prostu, nie wiem, mam nadzieję, że filmów i może gierek, nie wiem co on tam wykombinuje, tak żeśmy się dogadali, że wysyłam mu te dwa Terminatorki. I teraz jeśli mowa była o Terminatorach, to takie drugie ogłoszenie parafialne, jeśli ktoś z Was może wie, gdzie można kupić na internecie albo gdzieś na targu podróbkę Pegasusa, czyli Terminatora 5, to jest T800, czyli tak samo jak się nazywał w tym filmie, nie? Oczywiście mówię o konsoli, o tym podróbce Pegasusa, nie? Ten czarny, ten taki, ten co teraz robią. Nie ten BS500 AS, tylko tego Terminatora T800. Tego z takim uginającym się plastikiem. Jeśli ktoś wie, gdzie to kupić, bo już na Allegro tego nie ma, to recenzował kiedyś Archon na swoim kanale Arenda.eu. Dam link w opisie i w komentarzach, i ewentualnie jeszcze w adnotacji tutaj na filmiku. Jeśli ktoś wie, gdzie można to kupić, bo ja na internecie już tego nigdzie nie widzę. Na Allegro było i nie mogę tego znaleźć, na AliExpress nie ma. Jeśli ktoś wie, gdzie to można kupić, na przykład na targu, albo mógłby podesłać jakiś link, albo kupić mi gdzieś na targu, ja zwrócę kasę, to będę bardzo za to wdzięczny, bo mam zamiar zrobić taki bekowy tutaj materiał, po prostu taki w formie wideo felietonu. To niedrogo kosztuje, tam na Allegro po 30 zł kosztowało, więc jakby ktoś gdzieś mi to wyhaczył, to zrobimy takie porównanie sobie tego BS500 z tym Terminatorkiem, tym dzisiejszym, tym takim, ten gówniany, uginający się plastik rakotwórczy. Więc jakby ktoś wiedział, gdzie to można kupić, albo jakby mógł kupić, no to byłoby spoko, no po prostu zrobimy taki tutaj materiałek, jakbyście chcieli, no. Ja zwrócę koszty, zwrócę za wysyłkę, jakby ktoś potrzebował tam za jakąś fatygę, że poszedł gdzieś tam na ryneczek czy gdzieś i kupił, no to zwrócę tam za bilet czy za nie wiem, no po prostu za spędzony czas. Więc jakby ktoś chciał pomóc, no to byłoby miło. Zrobimy taki śmieszny materialik o tym Terminatorze, bo tak grałem ostatnio na tym BS500, tym moim Terminator 7 i tak myślę, kurde, trzeba by było tego, co Archon kiedyś pokazywał, te gówno plastikowe też by na kanale pokazać, tak dla beki ewidentnie, i go rozkręcić, zobaczyć porównanie tego, co było w tym Terminator 7 BS500, a co w tym dzisiejszym jest, po prostu nie wiem, po prostu aż sam bym się po prostu na tym filmiku śmiał, więc bardzo chętnie bym to kupił. Chciałem na Allegro kupić, bo widziałem, że Archon na swoim filmiku pokazywał, że są po 30 zł na Allegro. Wklepałem, a już nie ma. Napisałem nawet do tego sprzedawcy, on mówi, nie, już nie ma, hurtownicy już tego nie mają. No to, no dobra, trudno. Jakby ktoś wiedział, gdzie to można kupić, może gdzieś na ryneczku i by mógł kupić, to by było spoko, byłbym wdzięczny. No. Takie famiklony to dla beki można pokazywać na kanale. I teraz kolejne ogłoszenie parafialne. Proszę Państwa, na zrzutce, którą ostatnio organizowałem, nie udało się uzbierać pełnej kwoty 200 zł. Zrzutka się akurat wczoraj skończyła, kiedy ja teraz to nagrywam w sobotę, to wczoraj się skończyła, 14 kwietnia. I udało się zebrać 142 zł. I chciałbym tutaj pokazać, kto wpłacił, kto jakie komentarze dał, oczywiście podziękować za chwilkę. No wpłaciło 11 osób, Jarosław Niemczak, 50 zł, dziękuję bardzo, Robson 79, 30 zł, dzięki,
Paweł Kowalczyk, 10 zł, dziękuję. Paweł Sierdziński, Musi Kaka, 20 zł, dziękuję też. Kamil, 5 zł, dziękuję. Krzysztof Sworowicz, to chyba mogę powiedzieć, to jest rozkwinato z elektroskansenu, więc też 5 zł dał, dzięki. Reddrake.pl, 5 zł, dzięki bardzo. Ksewil, 21, 5 zł, dzięki bardzo. Ksewil też i tak chce mi pomóc, czy właściwie już pomógł z Amigą 1200, jeśli chodzi o stację dyskietek i CD-ROM i jeszcze zasilaczem chce mi pomóc, więc jeszcze dzięki, jeszcze tym bardziej dzięki, że tutaj nawet jeszcze piątaka chciałeś dać, dzięki bardzo. Niedużo, ale zawsze to jakaś symboliczna w sensie pomoc, zwłaszcza, że jeszcze mi już w ogóle przy czym innym pomagasz, także dzięki tym bardziej. Piotrek Wróblewski, 5 zł, dzięki, dzięki bardzo. Porywacz zwłok, 5 zł, też dzięki Ci porywaczu. I Mirek ZPL, 2 zł. Dziękuję Mirek. I były jeszcze komentarze. Może zacznijmy od tych najwcześniejszych, tak? Bo tutaj według daty są sortowane. Jarosław Niemczak napisał, może uda się zebrać całość. No prawie całość się udało, no ile tam procent było? 71%, więc prawie całość. Kamil napisał, uda się, no prawie się udało, no ale no dobrze, że w ogóle ktoś wpłacił, bo ja w ogóle na początku myślałem, że nikt nie wpłaci, także dzięki wielkie w ogóle wszystkim, którzy wspierali mnie tutaj i no wpłacili, podzielili się kasą. Paweł Sierdziński, Musi Kaka, Aksel, dobry z Ciebie wariat, życzę 1000 subów, retro rządzi. No dzięki, 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 no będziemy rozwijać kanał. Paweł Kowalczyk, łap, no bo wysłał tą kasę, to dzięki raz jeszcze. No i reddrake.pl, życzę, aby Ci się udało zebrać. Rozwijasz się w szybkim tempie, oby tak dalej. No dzięki, dzięki Łukasz. Także no dziękuję raz jeszcze wszystkim. No i teraz muszę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, na którą się wkurzyłem. Natomiast niestety no, popełniłem błąd. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale ja i tak to kupię, bo okazało się, że po prostu ktoś mi to gwiznął. Ten PlayStation magazyn z eBaya razem z tą płytką, po prostu ktoś kupił. Ja źle zrobiłem, ja mogłem od razu to kupić, zalicytować i... Ja mam przecież kasę, ja mam oszczędności na jakieś tam na koncie swojej, to nie małe kasa, przecież ja mam więcej niż 100 zł, przecież to kurde, jak głupi po prostu byłem, dlaczego ja tego od razu nie kupiłem? Po prostu ktoś to kupił, nie wiem czy ktoś z Wielkiej Brytanii, czy ktoś może mój kanał oglądał i na złość mi to kupił. Żebym ja nie mógł kupić, no ale no tak się stało, że po prostu no nie ma już tej aukcji i po prostu kurwa głupio mi po prostu pomogłem to kupić. Nie wiem dlaczego, po prostu może nie wierzyłem, że się uda uzbierać więcej niż tam 50 zł, bo tam jedna osoba właśnie wpłaciła na początku 50 zł, aż sobie przypomnę, to był ten Jarosław Niemczak. I tak zobaczyłem, że 50 zł, później nikt nie wpłacał. Ja myślę, kurczę, chyba trzeba będzie zwrócić te 50 zł, bo tutaj nikt inny nie będzie chciał płacić, ale jak się uzbierało 142 zł, no to... No prawie, że całość. No resztę to już sobie dołożę ja, jeśli trzeba będzie zakupić to. Natomiast kurwa pluję sobie w mordę, że nie udało tego się kupić. Natomiast jeśli obiecuję Wam, i tu macie dowód na firmie, że jeśli pojawi się jeszcze taka sama aukcja, może taniej będzie, a może drożej, mam nadzieję, że będzie taniej, to nawet by było dobrze, jeśli będzie taniej, no bo wtedy jak pełnej kwoty 200 zł nie uzbierałem, no to będzie spoko, jeszcze lepiej. No to kupię to, obiecuję. I teraz, żeby było uczciwie, no to... przygotowałem kopertę sobie taką na płytę i wprawdzie no nie wypłaciłem jeszcze tej kasy z tej zrzutki.pl, no ale dobra, to niech będzie 150 zł, tam ja dorzucam 8 zł, żeby było do równego rachunku. Jak będzie coś trzeba, to jeszcze dopłacę. Chowam to do tej koperty. Jest kasa? Jest. I niech ta koperta po prostu leży w bezpiecznym miejscu razem z moimi gierkami na PlayStation 1 różnymi tymi demkami. Będzie ta aukcja, będę cały czas monitorował na eBayu. Jak będzie, to od razu to kupuję po prostu, a wtedy... Znaczy zapłacę z konta, to sobie po prostu schowam do portfela w ten sposób. Taki prosty układ, prawda? No kurwa głupio mi, że po prostu tego nie kupiłem, bo trochę to Was zawiodłem, bo zaście zapłacili. I teraz tego nie mogę zamówić. Jeśli ktoś uważa, że powinienem zwrócić jemu kasę, no to proszę dać znać. No. Natomiast ja obiecuję, że i tak to zdobędę. Nawet jeśli to miałoby rok potrwać, jeśli ta aukcja by się nie pojawiła jakaś taka podobna. Ale natomiast ja myślę, że się pojawi niedługo, bo to... Aż takiej tragedii to chyba nie będzie. No głupio zrobiłem, że tego nie kupiłem. No od razu. Mogłem to zalicytować, od razu kupić. No i już by ta paczka szła do mnie. Już byłby niedługo filmik. No sorry, przepraszam, że tak wyszło. No nie wiedziałem po prostu. Nie spodziewałem się, że ktoś w ogóle będzie chciał wesprzeć tę akcję. I nie zalicytowałem tego. No źle zrobiłem. No ale dobra, obiecuję Wam wszystkim, że po prostu... Będzie taka akcja, to od razu to kupuję i nic nie zwlekam, kasa jest odłożona, zresztą nawet jakby co, to w najgorszym wypadku sobie z oszczędności wypłaciłbym, jakbym nie miał. Więc na pewno to będzie kupione, na pewno to na 100% będzie kupione i po prostu
czekamy, czekamy aż się pojawi aukcja, no i kupię to i zaprezentuję na kanale. Natomiast teraz w najbliższej przyszłości na to pokażę numer trzeci tego magazynu. No i później kolejne, bo do kolejnych mam chyba, mam numer 4, 5, 6, 7, 8 chyba nie mam, mam później 9, no i dalej. I do kilku z nich mam magazyny, więc będę mógł też pokazać. Natomiast no, z tym drugim, no to nie wiem, po prostu głupio mi, mogłem po prostu to od razu zalicytować i byłby problem z głowy. Natomiast mówię jeszcze raz, obiecuję, macie dowód na filmie, po prostu słowo honoru, bo ja honorowy jestem człowiek, jeśli powiedziałem, że jeśli zebraliśmy tą kasę, to ja to kupię i to ogramy, no pokażemy na kanale, no więc czekamy tylko aż się pojawi jakaś aukcja, a na pewno się pojawi, no. Także to tyle, no taki infovlog, trochę mówię, wkurwiony jestem na siebie, bo zresztą no taki dziecinny błąd, kurwa. Dziecinny, kurwa, błąd, dlaczego od razu tego, żebym nie kupił, nie? Dziecinny błąd, kurwa. No ale zdarza się chyba każdemu, no. Także to by było na tyle, no i mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, no i zapraszam do następnych filmików, no będą w najbliższych teraz dniach pojawią się. Myślę, że coś z PlayStation, bo ostatnio mam zajawkę właśnie na te PlayStation. Na razie nie chcę Pegasusów pokazywać, żadnej Amigi, żadnej Segi. Jakoś ostatnio do tego PlayStation się tak jakoś najbardziej mnie ciągnie, więc będę coś tutaj pokazywał. Albo pełne wersje, albo demka. Mam jeszcze trochę paczek z demkami, które już chyba z miesiąc czy ponad miesiąc temu do mnie przyjechały, więc trzeba będzie je odpakować, też coś tutaj pokazać. Mam parę fajnych takich tytułów, które będzie fajnie tutaj pokazać i omówić. Także to by było na tyle, no i żegnam się z wami, mówił do was Axel, cześć, hej.